Nie wiem, czy już przed życiem, ale już się pojawił i został podpisany. I chciałam tam, zapytać, tam się pojawiło troszkę zmian takich, nie wiem, czy to czysto formalnych, typu, że na przykład nie będzie naczelników, tylko będą dyrektorzy wydziałów, ale na przykład też doszły stanowiska asystentów i doradców. Do tej pory nie było takich funkcji w Urzędzie Miejskim. Czy to oznacza, że pan prezydent będzie miał za chwilę asystentów, doradców jeszcze oprócz wiceprezydentów, sekretarza, szefa kancelarii, to jeszcze jakieś takie tutaj stanowiska? Zmiany organizacyjne, czyli zmiana schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego miasta wiąże się z tym, że równolegle trzeba dokonać zmian w regulaminie wynagrodzeń. W związku z tym w stosownym terminie zostało ono przedłożone związkom zawodowym i związki zawodowe, chcę powiedzieć, w bardzo szybkim czasie, dosłownie po dwóch dniach zaopiniowały pozytywnie te zmiany. I to jak gdyby najlepiej świadczy, że zmiany są stricte kosmetyczne. Ja powiem tak, jeżeli w podtekście pytania jest pytanie o to, czy będą w urzędzie zwolnienia, to powiem w ten sposób, że Szanowni Państwo, odbyłem 21 spotkań z pracownikami. Dzisiaj rząd nakłada na samorządy nowe zadania, na które nie mamy pieniędzy, żeby je realizować. Praktycznie w każdym wydziale są braki kadrowe. Dla przykładu, proszę Państwa, na 300 ponad dotacji udzielonych skontrolowaliśmy niewiele ponad 10. To pokazuje, jaki jest problem. Nie ma ludzi, którzy tymi sprawami mogą się zajmować, więc tu jest problem. Skąd znaleźć pieniądze, żeby dotrudnić osoby, żeby wykonać w sposób właściwy zadania. Za chwilę od 1 marca wchodzą nowe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Jedną kartkę A4 zastąpi 16 kartek i e-system, a szkolenia dopiero są przewidziane na początku kwietnia albo w połowie kwietnia. Więc to są problemy wprost, gdzie faktycznie widać, że tu nie może być mowy o zmniejszeniu zatrudnienia, bo tych ludzi do pracy brakuje praktycznie w każdym wydziale. I bardzo się cieszę, że związki zawodowe dokładnie w taki sam sposób, identyczny sposób pojmują funkcjonowanie Urzędu Miasta, bo są problemy z obiegiem dokumentów, są problemy z wprowadzeniem e-dokumentów. W końcu, no, tak jak wspomniałem, problemy kadrowe, problemy lokalowe. Spójrzmy, w jakich warunkach są przyjmowani petenci na parterze, a ile jest takich wydziałów, gdzie jest częsty kontakt z petentami i petenci muszą wchodzić na trzecie piętro, bądź, no, jak się często zdarza, urzędnicy z Wydziału Architektury czy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami schodzą do starszych osób na parter. Naprawdę jest mnóstwo problemów nierozwiązanych, a nie wspomniałem o kolejnym bardzo ważnym problemie, który też świetnie obrazuje funkcjonowanie, dotychczasowe funkcjonowanie urzędu. Wiele komputerów, na których pracują urzędnicy, ma swój rodowód z 2001 roku. 2001, 2003 rok, więc ci, którzy troszeczkę znają się, chociaż troszeczkę na informatyce, to wiedzą, że to jest archaizm, to są lata świetne. I często spotykamy się z sytuacjami zawieszeń sprzętu informatycznego i czasami, żeby taki komputer się odwiesił, trwa to pół godziny, nieraz godzinę czasu. To są autentycznie problemy, które się nawarstwiły i które, no, nie mam wątpliwości, musimy rozwiązać. Ale również te problemy kadrowe. A kto pana naczelnika Jurka zastąpi teraz na stanowisku naczelnika wydziału? No, póki co obecny zastępca. Natomiast jak pani doskonale wie, obowiązuje nas ustawa o pracownikach samorządowych i wszystkie nabory na nowe stanowiska muszą się odbywać zgodnie z przepisami tej ustawy, czyli musi zostać ogłoszony konkurs, tak jak w przypadku sekretarza.